Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. W ciągu arytmetycznym drugi wyraz jest równy 7, a szósty 17. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. Czyli zapiszmy sobie drugi wyraz, czyli A2. A2 to się równa 7, natomiast szósty wyraz, czyli A6, to się równa 17. W tablicy jest taki wzór, że a-nty wyraz w ciągu arytmetycznym to jest A1 dodać n minus 1 różnic. Jak to interpretować? Interpretujemy to w ten sposób, że na przykład element A100 to się równa A1 dodać n minus 1, czyli 100 odjąć 1, czyli 99 różnic. Czyli zawsze tych różnic jest o 1 mniej niż tutaj indeks. Czyli teraz tutaj przekształćmy. A2. Nasze A2 to jest inaczej A1 dodać jedną różnicę. Jedną różnicę i to się równa 7. Natomiast A6. A6 to jest A1 dodać 5 różnic i to się równa 17. Bierzemy to w klamrę i mamy układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Niewiadomymi jest właśnie A1 i różnica, czyli to, co mamy znaleźć, czyli pierwszy wyraz i różnica tego ciągu. No to trzeba rozwiązać ten układ równań. Co robimy? Proponuję odjąć od dolnego równania górne, czyli A1 odjąć A1 to się skraca. 5 różnic odjąć jedną różnicę to są 4 różnice. 17 odjąć 7 to będzie 10. Czyli 4 różnice równają się 10, dzielimy przez 4 stronami. Jedna różnica to jest 10 czwartych, czyli 2,5. Czyli nasza różnica to jest 2,5. Teraz jak znaleźć A1? Podstawmy sobie na przykład w to miejsce 2,5. Czyli z tego wynika, że A1 dodać 2,5 daje nam 7. Daje nam 7, czyli A1 to się równa 7 odjąć 2,5. Czyli 7 odjąć 2,5 to będzie 4,5. Czyli odpowiedzią jest A1 równe 4,5 i różnica równa 2,5. I to jest nasza odpowiedź.